Halo, Halo? halo. Gracjan z tej strony. Siemano. Cześć, ja mam pytanie do Don Pussy. Bo opowiadał przed chwilą, szkoda, że jest taki mega przegłos, ale dobra, to wezmę telefon od ucha. Opowiadał przed chwilą, na poprzednim cage, na którym ja byłem, opowiadał, że mi wpierdolił jakiś jego tam, kogo on zna i ukradł łańcuch. No, ale będzie nasz Don Bajkopisarz wyjaśniany na konferencji przez Huberta Mściwojewskiego, bo Hubert Mściwojewski zna osobę, z którą się biłem i to jest potwierdzone, że ta osoba mi nie zabrała tego łańcucha, a wąskie grono, o którym Kasisz opowiada, nie istnieje. Tak samo jak jego zasady. Bo zamiast gadać o zasadach, lepiej ich przestrzegać, Don Kasia. I będziesz wyjaśniany, największy parmazonie w Polsce za takie pierdolenie i to na konferencji. Super. I co masz do... No to potwierdź. Tak? Nasz to pierdoli mi zabrali. Potwierdziłeś to ty, kurwa, debilu, jebany. Zobacz, jak mu się, kurwa, te słowa, nie? Potwierdź, kurwa. Jebany, potwierdzać, kurwa, i ty, No kurwa, i potwierdź. zmieniasz Ty temat, potwierdzasz przecież, debilu jesteś jebany. parmazonem i zostałeś złapany na gorącym uczynku, Don Pussy. Na Ty czym? i całe twoje wolskie grono. Chciałem tylko dodać, żebyś brał walkę w MMA, bo wytrę ring jak szmatą. Tak, właśnie zaraz o tym powiemy, no bo... No? Tu wywiady, nie? Ostatnio właśnie już przestałem, bo widzę, że tam powiedział, że niby oglądam, no ale jak ludzie chcą na tych live'ach widzieć go, żebym obejrzał, co tam pierdoli, no i zobaczyłem, wpadłem, sam strzelił debil w kolano, nie? Bo jeszcze tak chwilę mówię, a chuj, jak, chociaż no nie wierzę, że za Szybko tego zmieniłeś temat, śmiecia ale dobra. zapłacicie mi tyle, co za pałkę, tak jak powiedziałem, dałem warunek, jak już by wam zależało, chociaż wiem, wasza polityka w co idzie, no idziemy po rekordy, a wiem, że Oj, ta walka ktoś z tu nim no nie zmienił temat. sprzeda tyle pay-per-view, bo sprzeda tylko w tym, co już są, w tym Fame MMA, a jednak no A gala jeszcze jedno. Celtostem pobiła rekord, To no przejdź to... do meritum. Taka walka z Amadim? I no czekaj, to w jeszcze mogę wywiadach widziałem, jak on powiedzieć? pierdoli, że nie będę dawał temu atencji, nie będę dawał temu atencji, nie będę dawał temu atencji, bo oni są, mają mnie na Instagramach, nie? Ja mówię, o to O, kurwo, a szybko ten się zmienił temat, zradomny Don tylko, bo Farmazon. czyli mu znowu zależy na tym, żeby wyjść, dostać czek i wie, że dostanie w pizdę. To dlatego wyjebane mam, ale jak już powiedziałem, a to się trzymam tego, jakby wy w czwórkę tam sobie zrobicie zebranie, czyli ty, Gola, Rafał, Krzysztof i uznacie, że ta walka jest warta tyle, żeby zapłacić mi tyle, co za pałkę, to nie mam problemu, żeby go najebać w MMA, nie? Ale to jest jedyny wyjątek, bo ja po to zrobiłem pas króla, żeby właśnie swoją dyscyplinę pchać ukochaną w boks, nie? I tu pas... Jesteś się w stanie podpiąć jeszcze pod temat Amadeusza? A czemu mi nie odpowiedział na pytanie, jak tym podbiciem? Przecież jego wąskie grono, co z tym wąskim gronem? A, no to tak, dostałeś na łeb. Przecież powiedziałeś, że to trwało Ale chwilę. mówiłeś, że ta osoba mi najebała i zabrała łańcuch. Tak, wyjebała ci, tak jak powiedziałeś, chwilę to trwało, bo od razu zleciałeś na ziemię. I ci, kurwa, po prostu łańcuszek I zginął. zabrała mi łańcuch, tak? Dokładnie. O, no dobra, no to na konferencji rozliczony będziesz z tych słów. Spoko. A czemu nie teraz? No bo to nie ma tutaj Huberta Mściwojewskiego. A, ty potrzebujesz tam świadków. Jakichś, kurwa, ludzi. Kilka Nie osób. no, MMA bądź na bieżąco, jeden z prowadzących gali. No ja Zna tą znam osobę. Huberta przecież. No to No to akurat. ja zapytałem o co innego. To gdzie ty, kurwa, się gubisz? To mi, ja zadaję ci pytania, a ty mówisz, no Hubert Jakie ty zadałeś pytanie? Mściwojewski, MMA, bądź na bieżąco. Ty jesteś debilem, kurwa, jebniętym, czy co ty? Ja mówię, Ty, czemu ja teraz tego nie wyjaśnisz, nie skoro masz jakieś wiem. dowody? Ja mam jedno pytanie, Amadi, bo Przecież to ty musisz wyjaśnić, człowieku. To Ja Hubert nie ci muszę powiedzieć, nic, że nie chłopie. było, Ja muszę tak? wyjaśnić normalna pałkę. Ty Człowieku, miałeś walnąłeś czterech do wyjaśnienia, Parmazona to na wyjaśniłeś pół tylko Polski, stół, więc ty debilu będziesz jebany. musiał wyjaśnić. Ty będziesz musiał wyjaśnić, bo to ty walnąłeś Parmazona. Tak samo jak walnąłeś Parmazona, że nie przegrałeś z wiewiórem. Tak Haha. jak Polak walnął Farmazona, tak? Też z tym łańcuchem. Przecież ja nawet nie chciałem o tym mówić, bo ja mam cię w dupie totalnie. Ale jak już Polak zaczął o tym mówić i... Czyli on wiedział nawet o tym, doszła do niego informacja, no bo on jest z Warszawy, Gówno pomimo, doszła, że ja jak ja mam go sam wyjebane, powiedziałem. to skoro mi wysłali to na Instagrama wcześniej już, a ja nawet nie chciałem o tym mówić, Słuchaj, to tylko chodzi jak o ty to. te twoje wymówki widziałem, to powiedziałem, że powiem o tym, no bo pierdolisz farmazony, bo dostałeś na łeb.
Pobiłem się z chłopem, ale to nie ten chłop zabrał mi łańcuch. Ej, nasza bójka trwała z 15 sekund, a ty stwierdziłeś, że leżałem nieprzytomny i że mi ukradł ten gościu łańcuch. A ja zupełnie nic o kradzieży nie powiedziałem. Jak nie? Mówiłeś o kradzieży to. Kradzieży nic, że łańcuch jest u niego. On biją na łeb słowa, takich jak ja i zabierają mi nigdy nie użyłem. O, użyłeś, tak nie użyłeś, kłamiesz. Ten chłopak ma ten łańcuch. Ale ja omijam te słowo, nie? Żebyś czasem ci nie przyszło iść tam, wiesz. Chyba no, mnie nie mamy drugą linię. Pierwszy raz zdarza się to chyba w programie w ogóle fejmowskim. Mamy na drugiej linii Huberta Mściwujewskiego. Halo, halo, witam wszystkich. Cześć, cześć. Amadeusz, słyszymy cię. No, Amadeusz, prosiłbym tylko o chwilę głosu, okej? Okay? Co? Amadeusz, prosiłbym o chwilę głosu. Dobra. Dobra. Amadeusz, dobra, słuchajcie. Mamy prośbę. Hubert będzie się wypowiadał i chciałby, żebyś tak. Nie przerywał mu no, jego monologu czy tam dialogu z Kasją. Tak, i nie chciałbym, wiesz, żeby tutaj ktoś dzwonił w moim imieniu i poruszył jakieś sprawy w moim imieniu. Znam tą osobę, która pobiła Amadeusza w Rumie i będę z nią się kontaktował. Będę tak jakby znam wersję Amadeusza. Chcę jeszcze poznać do końca wersję swojego kumpla, który pobił Amadeusza w klubie. Tylko pobił, biliśmy się. Dokładnie tak, pobił. Znaczy no, z którym miałeś bójkę, no nie? I no, po prostu no. Poruszymy ten temat na konferencji, tylko wiesz, Amadeusz, to jest trochę nie fair, że tutaj dzwonisz i mówisz on tak zawsze prosty, wyciera dajesz... sobie mordę kimś, widzisz. I widzisz, kurwa, frajeri i cię wyjaśni, tak, którym chciałeś sobie wytrzeć, tak, kurwa, mordę. Zjepie. Zrobimy tak, że ja znam wersję Amadeusza, poznam wersję tego... Bo Kasiusz mówi, że ten gość ukradł mi łańcuch. Czy ten gość ukradł mi łańcuch, z którym się biłem? Ja nie powiedziałem, że ktoś ukradł. Że ten łańcuch jest u gościa. Powiedziałeś tak. Posłuchajcie, ja z tym chłopakiem rozmawiałem chwilę. To było po konferencji pierwszej dziesiątki i on powiedział, że tego łańcucha nie wziął. Ale mówię, będę się z nim kontaktował jeszcze przed drugą konferencją. Ja chodziło, że łańcuch został przypadkowo zerwany podczas bójki, a Kasiusz gadał, że jego wąskie grono mnie ktoś z niego pobił i zabrał mi łańcuch. A to są dwie inne rzeczy. Nie, to jest historia łańcucha. Ja pierdolę. I Amadeusz, ja myślę, tak, kurwa, że to jest, wiesz, trochę takie, no też nie fair wobec mnie, no nie, bo... Jak dzwonisz, to wiesz, że ja nie będę miał... Ale frajer nie ma zasad. On nie ma zasad przed tobą. I po prostu robimy tak, że ja znam twoją wersję, Amadeusz. Z tobą jeszcze raz, Amadeusz, porozmawiam przed konferencją, sobie spiszę wszystko, zadzwonię do tego swojego kolegi, z którym miałeś spinę w klubie. No i poruszymy to na konferencji, no i to wyjaśnimy raz na zawsze na pewno. No dobra, dla mnie najważniejsze to, że farmaceusza? Frajeri. Kolejny raz frajeri na farmaceusza wyszedł. Bo Hubert dla mnie najważniejsze było to, żeby wyjaśnić... Wyszedł na farmaceusza. Nie, ale dajcie mi dojść do słowa. Spokojnie, dajcie mi dojść do słowa. Żebyśmy dali się wypowiedzieć teraz Amadeuszowi. Ja tyle to chciałem podkreślić i po co zadzwoniłem, żeby wyszedł ten Don Farmazon na farmazona po raz kolejny, bo powiedział, że ta osoba... Chciałeś, żebym wyszedł, wyszedłeś kolejny raz na farmaceusza. Bo Hubert zadzwonił, kurwa, i powiedział, że sobie nie życzy, żebyś w jego imieniu pierdolił głupoty, bo nic nie potwierdził. Ale... Ty ale daj mi powiedzieć, kurwa, na 9, czemu 9, nie dacie mi się wypowiedzieć? Jebany. Czemu nie dacie mi się wypowiedzieć? Bójka była to jedno, ale nie zabrał ten człowiek mi łańcucha. A ty gadałeś, że zabrał. Oszuście. Że co tylko zabrał? Po prostu został ja zerwany. Mam, kurwa, od gościa, który ma ten łańcuch. I wiem, że dostałeś w pizdę. Ale to chwila, to masz gościa, który ale ma ten mówiłem, łańcuch? Ale mówiłeś, że dostałem w pizdę od gościa, który ma ten łańcuch. Okej. Okay. No, ale, a dobra, widzisz, no uporządkujmy, Amadi, uporządkujmy. Mam gościa, fakty. No kurwa, długo mam. Według ciebie, kto ma ten łańcuch? Patrz, ja mówiłem taką wersję, że się pobiłem w klubie i podczas bójki łańcuch został zerwany. No. Ale że nie osoba, z którą się biłem, ma ten łańcuch. A Kasiusz gadał, że ta osoba mi najebała i ukradła ten łańcuch. Rozumiesz? Ja nie powiedziałem, że ukradła, wzięła sobie. Hubert, czy... O, wzięła sobie. No to właśnie. No to wzięła sobie. A ta osoba tego tak, nie ma. Tak, ma to zupełnie ktoś inny. Dobrze, Amadi, no teraz tak, ma to fajnie. Chwilka ciszy. Hubert, no to fajnie. To twoje wąskie grono jest chuja warte. Farmazony na strany. W którym nie jesteś. Ty jesteś chuja warty, dlatego w nim nie jesteś. Dlatego zostałeś wyjebany z tego wąskiego grona. Tak, bo mi zależało na tobie fest, ty. Ha! Pewnie, że fest, kurwa. Właśnie wyszedłeś pewnie, na szósta. Pewnie, że fest, kurwa. Kolejny raz. Jeździłeś, kurwa, za mną na domówki, kurwa, wszędzie przyjeżdżałeś.
Ty i twoje wąskie, zakłamane grono. A jak było z tym wiewiórem? On pokonał? Tak, możemy to poruszyć właśnie, no. Dobrze. Czyli tak. Zapraszam od razu na Insta wiewióra. Zawsze Instagrama se musi, kurwa, nie? Znowu zablokował. Amadi, proszę, dzisiaj nie promujemy dzisiaj. Tylko po to zadzwonił, żeby wypromować sobie Instagrama. Ja pierdolę. Amadeusz, dzisiaj... tak, ale się...